Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy prawdopodobnie najprostsze ciasteczka na świecie. Mamy lato, nie każdemu chce się gotować, więc najlepsze będą takie proste, szybkie przepisy. Ciężko, prostsze ciasteczka. Bazą jest banan, mam tutaj dwa banany, płatki owsiane, 160 g płatków i dropsy czekoladowe 60 g. Jeżeli nie macie dropsów, nic się nie przejmujcie, możecie zastąpić dobrą czekoladą, którą po prostu posiekacie nożem na mniejsze fragmenty. Zaczynamy od rozdrobnienia banana. Wrzucam sobie dwa banany do dużej miski. Niepotrzebny do tego przepisu będzie blender. Nic, wystarczy banany widelcem zmiażdżyć. Banan jest już gotowy, tak wygląda rozdrobniony. Dodaję 150 g płatków owsianych. Ja używam takich płatków z naszego sklepu, są to ekologiczne płatki owsiane. Wymieszam masę. I gdy banan już jest dobrze wymieszany z płatkami owsianymi, dodaję dropsy czekoladowe. Gdy Wam ten przepis posmakuje, możecie śmiało eksperymentować. Dodać troszkę cynamonu, dodać troszeczkę wanilii, troszeczkę cukru, jeżeli lubicie coś bardziej słodkiego. Dropsy czekoladowe można zamienić też na posiekane orzechy albo migdały. I nasza masa jest już gotowa. Teraz wystarczy poczekać tak z 20 minut, żeby płatki troszeczkę nabrały wilgotności z banana i wtedy będziemy piec. Tak wygląda masa z bliska. Ja teraz czekam 20 minut. Mamy tu mały problem techniczny, bardzo przepraszam, zapomniałem przycisnąć nagrywanie i zrobiłem, uformowałem takie ciasteczka bez nagrywania. Z masy nam wyszło 9 ciasteczek. Ciasteczka formujemy w ten sposób, że nabieramy sobie łyżeczkę masę w dłonie i ugniatamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Bardzo Was za to przepraszam. W międzyczasie jeszcze włączyłem piekarnik na 180 stopni ustawiony i w ramach rekompensaty będę miał dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie są Wasze ulubione dodatki do owsianki. Wybiorę 3 osoby, które otrzymają ode mnie kupon do naszego sklepu na takie płatki owsiane. Niedługo będzie powstawał odcinek z owsiankami. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jakie Wy owsianki jecie i być może Twoja owsianka będzie w jednym z kolejnych odcinków. Ja mam już piekarnik nagrzany, wsadzam ciasteczka na około 13-14 minut i zaraz zobaczycie, jak będą pięknie wyglądać. Tak wyglądają ciasteczka prosto z piekarnika. Teraz poczekamy chwilkę, żeby ostygły i zrobimy test. A jeżeli Ty chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to im będzie informacja, żeby nagrać więcej podobnych materiałów. Subskrybuj kanał i zaraz zrobimy test ciasteczek. Ciasteczka jeszcze nie wystygły w 100%, ale już nie mogę się doczekać. Są takie, że można je zjeść. Jak widzicie, niepotrzebny jest tłuszcz. Odpadają bardzo fajnie od papieru do pieczenia. Dobra. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!